Profesor Stanisław Kadłubiec wypowiedział zdanie, parafrazując staropolską Biblię, hetman, a bardzo wielki, poległ w Izraelu. Te słowa wypowiedział 25 lat temu, w czasie pogrzebu świętej pamięci Stanisława Hadyny. Dokładnie 1 stycznia mija 25. rocznica śmierci twórcy zespołu pieśni i tańca Śląsk. Zespołu, który wyrósł z umiłowania do ojczystej ziemi, śląskiej ziemi, która wydała wspaniałego twórcę, ale także pozwoliła wydobyć piękno tej ziemi, które zapisane zostało w zespole pieśni i tańca Śląsk, w pięknie śpiewu opisującego także piękno tej ziemi. W 25. rocznicę śmierci zarówno zespół pieśni, tańca i Śląsk, parafia ewangelicko-augsburska w Wiśle, jak również Urząd Miasta Wisły serdecznie zapraszają wszystkich Państwa na koncert kolęd, który odbędzie się w Kościele Ewangelickim apostołów Piotra i Pawła w Wiśle o godzinie 16. Będzie to czas wspominania wielkiego twórcy Śląska, a zarazem także, co może mniej znane, wielkiego literata. Dlatego też dzień wcześniej, a mianowicie 5 stycznia o godzinie 17 w sali Domu Zborowego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle odbędzie się promocja książki Stanisław Hadyna, twórca, literat, w opracowaniu i pod redakcją dr Renaty Czyż. Będziemy chcieli spojrzeć na postać Stanisława Hadyny jako literata, jako tego, który napisał wiele książek w Słońcu Hellady, gdzie niebo z ziemią graniczy, czy też wiele innych, o których warto mówić, które warto przybliżyć, aby głębiej, mocniej poznać tego wspaniałego człowieka. Serdecznie zapraszamy zarówno na promocję książki 5 stycznia o godzinie 17 w sali Domu Zborowego, a potem w świąteczny dzień, w święto Epifanii 6 stycznia o godzinie 16 do kościoła w Wiśle, gdzie będziemy chcieli wysłuchać pięknych polskich kolęd w niepowtarzalnym wykonaniu zespołu pieśni i tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny.